Wir wollen heute 1. Mose 14 lesen. Chcielibyśmy dzisiaj przeczytać z pierwszej księgi Mojżeszowej 14 rozdział. Pierwsza księga Mojżeszowa, 14 rozdział, od pierwszego do ostatniego wiersza. W czasach Amrafela, króla Synearu, Arioch, król Elasaru, Kedorloamer, król Elamu i Tidal, król narodów, prowadzili wojnę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, królem Gomory, i z Szynabem, królem Admy, z Szemeberem, królem Seboim, i z królem miasta Beli, czyli Soaru. Wszyscy oni zeszli się w dolinie Sydim, gdzie teraz jest Morze Słone. Przez 12 lat podlegali Kedorlaomerowi, lecz w 13 roku zbuntowali się. W 14 roku wyruszył Kedorlaomer oraz królowie, którzy byli z nim, i pobili Refaitów w Aszterot Karnaim, Zuzytów w Cham i Emitów na równinie Kiriat Aim, i Chorytów w ich górach Seir, aż do El Paran, które jest na granicy pustyni. Potem zawrócili i przybyli do En-Mishpat, czyli do Kadesz, i zniszczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mieszkali w Hasason Tamar. Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie Gomory, Admy, Seboin i Beli, czyli Soaru, i uszykowali się w dolinie Sydim do walki z nimi, mianowicie z Kedorlaomerem, królem Elamu, i Tidalem, królem narodów, i Amrafelem, królem Synearu, i Ariochem, królem Elasaru, i czterech królów przeciwko pięciu. I w dolinie Sydim było wiele dołów ze smołą ziemną. Toteż gdy królowie Sodomy i Gomory uciekali, wpadli tam, a pozostali uciekli w góry. Wtedy, zabrawszy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odeszli. Zabrali też Lota, bratanka Abrama, i jego dobytek, i odeszli. Mieszkał bowiem w Sodomie. I przyszedł pewien uchodźca i oznajmił to Abramowi Hebrajczykowi, który mieszkał w Dąbrobie Amoryty imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera, sprzymierzeńców Abrama. Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. Potem, podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ścigał aż do Hoby na północ od Damaszku. Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego, i błogosławił mu, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama: daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: podnoszę rękę swoją do Pana, Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie, abyś nie mógł powiedzieć: to ja wzbogaciłem Abrama. Nie chcę nic oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną, Anerowi,
Eszkolowi i Mamremu. Niech oni wezmą swój dział. Wir haben gestern gesehen, dass das Alte Testament nicht nur ein Geschichtsbuch ist. Wczoraj mogliśmy już to stwierdzić, że Stary Testament to nie tylko jest księga historyczna. Sondern dass es eben auch eine geistliche Bedeutung für unser Leben hat. Ale też właśnie, że ona ma duchowe znaczenie dla naszego duchowego życia. Das heißt, Gott hat uns die Begebenheiten des Alten Testaments gegeben, damit wir direkt von ihnen lernen können. To oznacza, że Bóg dał nam opis tych zdarzeń ze Starego Testamentu, abyśmy mogli bezpośrednio z nich odebrać duchowe pouczenie. Das heißt, das Alte Testament ist voller Vorbilder. I to też oznacza, że Stary Testament jest pełen obrazów. Und wir haben gestern schon gesehen, dass das in Bezug auf Personen ohne Frage der Fall ist. Wczoraj mogliśmy już to stwierdzić, że w powiązaniu z osobami Starego Testamentu to bez wątpienia tak ta sytuacja się kształtuje. Aber nicht nur die Personen des Alten Testamentes sind Vorbilder für uns. Ale nie tylko osoby Starego Testamentu są przykładami, wzorcem dla nas. Manchmal sind es auch Orte. Czasami też i miejscowości. Manchmal auch Ereignisse. Czasami też i zdarzenia. Oder eben auch andere Dinge, die dort aufgeschrieben sind. Albo też i inne rzeczy, które tam właśnie są zapisane. Wir werden das gleich in Kapitel 14 sehen, dass sogar Dinge, die fehlen, einen Vorbildcharakter haben. Wkrótce przekonamy się, rozważając 14 rozdział, że również i rzeczy, które nie są zapisane, brak w tym opisie historycznym, też mogą być dla nas przykładem i wzorcem. Wir haben auch gestern gesehen, dass Abraham wirklich ein außergewöhnlicher Mann gewesen ist. Wczoraj mogliśmy to stwierdzić, że Abraham to był szczególnego rodzaju człowiek. Er wird dreimal als Freund Gottes bezeichnet. On trzykrotnie jest w Słowie Bożym nazywany przyjacielem Bożym. Und er ist derjenige, von dem es zum ersten Mal heißt, dass er Gott glaubte. I on jest tym pierwszym człowiekiem opisanym w Biblii, o którym jest napisane, że on uwierzył Bogu. Und das haben wir gesehen, wie weit dieser Glaube von Abraham ging. I mogliśmy również też i przekonać się, jak daleko sięgała wiara Abrahama. Denn er hatte vorher noch keine richtige Lebenserfahrung mit Gott gemacht. Dlatego, że on we wcześniejszym swoim życiu nie miał żadnych doświadczeń z Bogiem. Als Gott in Ur zu ihm sprach, gdy Bóg do niego przemówił w tej miejscowości Ur Chaldejskie. Er hatte auch keine schriftlichen Glaubenszeugnisse, weil noch nichts von der Bibel aufgeschrieben war. Nie posiadał również żadnych też i spisanych świadectw ze Słowa Bożego, gdyż nie było jeszcze ono w ogóle spisane. Und trotzdem setzte er sein ganzes Vertrauen auf Worte Gottes. A jednak on całe swoje zaufanie położył w słowach, jakie wypowiedział Bóg. Er verließ alles, was er hatte, um ein Land zu sehen, was er gar nicht kannte. On opuścił wszystko, co posiadał w swoim życiu, aby zobaczyć taki kraj, którego wcześniej on nie znał. Er vertraute darauf, dass er viele Nachkommen haben würde, obwohl Sara seine Frau unfruchtbar war. Nawet zaufał i w takie słowa Boże, że będzie miał dużą ilość potomstwa, pomimo tego, że Sara, jak już od wielu lat on to wiedział, była bezpłodna. Und sein Vertrauen ging so weit, dass er Gott nach dieser Voraussage sofort einen Altar baute. A jego zaufanie Bogu tak daleko było posunięte, że gdy usłyszał tego rodzaju wypowiedzi Boże, to natychmiast Bogu zbudował ołtarz. Abraham hatte eben nicht nur Vertrauen auf Gott, er hatte auch Gemeinschaft mit Gott. On nie tylko miał zaufanie do Boga, ale Abraham również też i żył w społeczności z Bogiem. Und so ist es interessant, dass 1. Mose 13, Vers 18 mit den Terebinten Mamres endet. Jest to bardzo interesujące, że poprzedni 13 rozdział w 18 wierszu właśnie kończy się opisem tego, że on zamieszkał w tej dąbrowie albo w takiej gęstwinie drzew terebintowych Mamre. Und wenn Abraham in 1. Mose 14 wieder erwähnt wird, a gdy w tym 14 rozdziale po raz pierwszy Abraham jest znowu wymieniany, sitzt er in Vers 13 wieder unter der Terebinte Mamres. To w 13 wierszu znowu oglądamy go, że on przebywał tam w tej dąbrowie
Mamre. Gott beschreibt das so, als wenn er die Terebinte gar nicht verlassen hätte. Bóg to tak opisuje, jak gdyby on nigdy nie opuścił tego miejsca, w którym rosły te drzewa terebintowe. Er wird es sicherlich getan haben. Z pewnością on tak też i czynił. Denn die Verse 1 bis 12 beschreiben einen Zeitraum von wenigstens 14 Jahren. Dlatego, że te wiersze od 1 do 12 w tym 14 rozdziale opisują okres czasu, który miał co najmniej 14 lat. Trotzdem beschreibt es Gott so, als wenn er die ganze Zeit dort gewesen wäre. A pomimo tego Bóg to tak opisuje, jak gdyby Abraham tam przez cały czas przebywał. Ich sag noch einmal, wir haben hier Gottes Geschichtsschreibung, wovon wir etwas geistlich lernen sollen. Tak, jeszcze raz to powtarzamy, my mamy przed sobą taki opis wydarzeń historycznych, aby z nich czerpać te duchowe pouczenie dla siebie samego. Gott lässt hier völlig weg, was Abraham in den 14 Jahren machte. Bóg całkowicie to opuścił i nie zapisał, co Abraham w tych 14 latach czynił. Wir lesen auch nicht viel über Lot in diesen 14 Jahren. Też niewiele czytamy o Locie, jak jemu się powodziło w tych 14 latach. Mit Ausnahme von einem wichtigen Punkt. Za wyjątkiem tylko jednego ważnego punktu. Er verlagerte seinen Ort. Że on zmieniał swoje miejsce pobytu. Leider zum Negativen. Niestety w kierunku negatywnym. In Kapitel 13, Vers 12 hieß es, er schlug Zelte auf bis nach Sodom. W 13 rozdziale, w 12 wierszu czytamy o tym, że Lot rozbijał swoje namioty aż do Sodomy. In Kapitel 14, Vers 12 heißt es, er wohnte in Sodom. A w 14 rozdziale, w 12 wierszu jest już napisane, że on mieszkał w Sodomie. Er muss in diesen Jahren Schritt für Schritt weiter Richtung Sodom gezogen sein. To oznacza, że on w ciągu tych lat, krok po kroku, coraz to bliżej zbliżał się do Sodomy. Also wir sehen hier diese beiden Personen, Abraham und Lot. A więc oglądamy tutaj opis tych dwóch osób, Abrama i Lota. Der eine, der dort bei der Terebinte blieb, wo es Gemeinschaft mit Gott gab. Jeden z nich, który trwa w tym miejscu, gdzie są te drzewa terebintowe i trwa dalej w społeczności z Bogiem. Wo es Geborgenheit, Schutz und Unterweisung gab. Tam, gdzie on może czuć się w takiej bezpieczeństwie, w takiej społeczności radosnej z Bogiem. Wo er seinen Altar hatte, wo er Gott etwas bringen konnte. Tam, gdzie on ma swój ołtarz, gdzie może na nim Bogu coś przynosić. Und auf der anderen Seite der weltlich gesinnte Lot. A z drugiej strony oglądamy tego światowo usposobionego Lota, der immer weiter in sein Verderben zog. Który coraz to dalej zdąża w kierunku swojego zatracenia. Wenn ich mich einmal ein klein wenig von Gott entferne, bo to jest tak, jeżeli ja troszeczkę tylko się od Boga oddalę, dann ist der nächste Schritt zur weiteren Entfernung nicht weit. To następny krok do zrobienia, do dalszego oddalenia od Boga nie jest już tak trudny. Und irgendwann bin ich plötzlich ganz weg von Gott. I nagle może się okazać, że ja jestem bardzo daleko od Boga. Wie viele Gläubige gibt es, die haben gut angefangen? Jakże wielu jest wierzących ludzi, którzy dobrze rozpoczynali. Gott sagt selbst einmal, ihr liefet gut. Bóg sam nawet to opisuje w ten sposób. Biegliście dobrze. Und haben sich in kleinen Schritten immer mehr von Gott entfernt. I małymi kroczkami oddalali się ciągle od Boga. Bis sie irgendwann in Sodom saßen wie Lot. Aż w końcu zasiadali w Sodomie, dokładnie tak jak Lot. Es ist eine warnende Sprache, dass wir wachsam sind. Jest to ostrzegająca mowa, abyśmy byli czujnymi w tym względzie. Und dass wir versuchen, in der Nähe Gottes zu bleiben. Abyśmy ciągle starali się o to, aby trwać w tej bliskości Bożej. Man muss sich hier die Frage stellen, was sollen sonst die Verse 1 bis 11 in diesem Kapitel? Tak w ogóle to musimy sobie postawić pytanie, co te wiersze od 1 do 11 mają nam do powiedzenia w tym rozdziale? Wir haben hier sehr viele Namen. W tych wierszach znajdujemy zawartych bardzo dużo imion. 9 Königsnamen. Wymienionych jest tutaj 9 imion różnych królów, die fast nur hier an dieser Stelle vorkommen. Którzy pojawiają się prawie że wyłącznie tylko i w tym jednym tylko miejscu w Biblii.
viele Orte, die wir gar nicht mehr genau zuordnen können. Wiele miejscowości jest tutaj wzmiankowanych, o których w ogóle teraz nam trudno jest przyporządkować je geograficznie, gdzie one leżały. Warum schreibt Gott das alles auf? Dlaczego to Bóg wszystko dla nas zapisał? Ich sag noch mal das, was ich am Anfang sagte. Jeszcze raz powtórzę to, co na samym początku też powiedziałem. Weil es eben Gottes Geschichtsschreibung ist für uns. Dlatego, że to jest właśnie Boży sposób spisywania historii dla nas. Wie wir das gestern gesehen haben, dass Gott das Alte Testament für uns aufgeschrieben hat. Tak jak wczoraj żeśmy mogli już to stwierdzić, to Bóg spisał Stary Testament dla nas. Was können wir hier sehen? A więc co możemy tutaj obserwować? Dass es hier zwei Gruppen von Königen gibt. Możemy stwierdzić, że były dwie grupy królów. Es gibt einmal diesen König von Sinea. Po pierwsze był tutaj ten król Synearu, der eine Gruppe anführt, który przewodzi jednej z tych grup. Und es gibt den König von Sodom, der eine Gruppe anführt. I również jest król Sodomy, który też przewodzi drugiej grupie. Die Frage ist, was hat das für uns für eine Bedeutung? Może postawimy pytanie, jakie to ma znaczenie dla nas? Nun, Sinea ist nichts anderes als Babel oder Babylon. Sinear to nic innego jak Babel albo Babilonia. Und Sodom ist sicherlich bekannt, von der Stadt haben wir schon einiges gehört. A Sodoma z pewnością jest wam znana i o tym mieście żeście już na pewno niejednokrotnie słyszeli. Und alle diese Könige stehen in einer Form als Bild für den Teufel. I wszyscy ci królowie w jednej ze form są tutaj dla nas zawsze reprezentatywni tej osoby diabła. Sinear oder Babel eben als die Angriffe in der religiösen Welt. Sinear albo Babilonia to są właśnie ataki ze strony tego świata religijnego. Man sieht das auch, wenn man Offenbarung aufschlägt. Możemy to też zauważyć, gdy otworzymy Księgę Objawienia. Dass Babel eben ein Bild von der religiösen Welt ist. Że właśnie Babel, Babilonia jest tym obrazem tego świata religijnego. Und darin befinden wir uns heutzutage. I właśnie w takim świecie my dzisiaj się też znajdujemy. Und ich sage, Religion ist alles das, was der Bibel irgendetwas hinzufügt oder wegnimmt. A ja mogę to określić tak, że religia to jest wszystko to, co dodaje cokolwiek do Biblii lub cokolwiek ujmuje z Biblii. Man muss da gar nicht an irgendein Glaubenssystem denken. W ogóle nie musimy tu w tym momencie myśleć o jakimkolwiek systemie wiary czy religijnym. Religion bedeutet immer, dass Menschen irgendetwas tun, um zu Gott zu kommen. Bo religia to oznacza też i to, że ludzie coś od siebie czynią, aby przybliżyć się do Boga. Das heißt, man unternimmt eigene Anstrengungen, um irgendwie einen Gott zu befriedigen. To oznacza, że człowiek podejmuje swoje własne wysiłki, aby w jaki tylko to możliwy dla niego sposób zadowolić Boga. Und das ist völlig anders als die gute Botschaft, als das Evangelium der Bibel. A to jest całkowicie odmienne od tego dobrego poselstwa, czyli Ewangelii, jaką nam przedstawia Biblia. Denn das Evangelium bedeutet ja, dass Gott für uns gearbeitet hat. Dlatego, że Ewangelia nam dobitnie to potwierdza, że to Bóg dla nas pracował, coś przygotował. Und wir brauchen nur das Werk von Jesus Christus in Anspruch zu nehmen. A my ze swojej strony jesteśmy zobowiązani tylko przyjąć to dokonane dzieło, wykonane przez Pana Jezusa. Das heißt, alles ist abhängig von dem Tun Gottes. To oznacza nic innego jak to, że wszystko jest zależne od tego czynu Bożego. Und ich brauche nur Gott, meine Sünden zu bekennen und glauben, dass Jesus für mich gestorben ist. A ja muszę tylko Bogu wyznać moje grzechy i uwierzyć w to, że Pan Jezus Chrystus zmarł za moje grzechy. Auch wenn heute überall was anderes erzählt wird. Nawet jeżeli wszędzie w świecie teraz cokolwiek innego byłoby opowiadane, völlig egal in welchem Land, obojętne to w jakimkolwiek by to się działo kraju, es gibt nur eine herrliche Botschaft und das ist die Botschaft vom Kreuz. To wiedzmy, że istnieje tylko jedne wspaniałe poselstwo, a jest to poselstwo o krzyżu. Alles andere ist verwirrend. Bo wszystko inne jest po prostu rzeczą, która wprowadza zamieszanie.
Und das ist auch die Übersetzung von Babel. Babel heißt übersetzt Verwirrung. I to też jest tłumaczeniem słowa Babel. Babel to pomieszanie. Es ist ein Kennzeichen des Teufels, der listige Schlange ist. To jest jeden też i ze znaków charakterystycznych dla diabła, który jest przecież tym chytrym wężem. Wenn das mit List nicht klappt, dann tritt offen gegen uns auf. Jeżeli właśnie nie udaje mu się chytrością, to występuje otwarcie przeciwko nam. Und das findest du dann in dem zweiten Namen Sinea. A to możemy stwierdzić w znaczeniu tego drugiego określenia Sinear. Denn Sinear bedeutet übersetzt Löwenstadt. Löwen, wieder Löwe. A Sinear właśnie w tłumaczeniu oznacza miasto lwa. Und denk an den ersten Petrusbrief, wo der Teufel als der brüllende Löwe bezeichnet wird. A wiemy, że w liście Piotra właśnie diabeł jest określony jako ten lew ryczący, der umhergeht, um zu verschlingen, który krąży wokoło ludzi wierzących, aby pochłonąć kogo by się tylko dało. Das heißt, in diesem Doppelnamen dieser Gegend wird direkt die beiden Charakterzüge des Teufels beschrieben. A to wszystko oznacza, że w tym podwójnym określeniu tej okolicy geograficznej znajdujemy dobitne, całkowite określenie diabła. Der zweite König, der was anführt, ist der König von Sodom. Drugim królem, który był przywódcą kolejnej grupy, to był król Sodomy. Und wir müssen nicht meinen, dass wir mit dem König von Sodom gar nichts zu tun haben. A my nie myślmy, że nie mamy nic do czynienia z takim królem Sodomy. Ich werde drei Stellen aus dem Propheten anführen, die uns zeigen, dass das sehr aktuell ist. Ja przytoczę trzy miejsca z ksiąg proroczych, które dobitnie to pokazują, że ta sprawa jest wielce aktualna dla nas. Zuerst aus Jesaja 1. Najpierw z księgi Izajasza, z pierwszego rozdziału. Da heißt es in Vers 3, Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat kein Verständnis. Trzeci wiersz, pierwszy rozdział księgi Izajasza, druga połowa. Lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie. Aber dann heißt es in Vers 10, a potem czytamy w wierszu 10. Hört das Wort des Herrn, Vorsteher von Sodom. Słuchajcie słowa Pana, książęta sodomscy. Horcht auf das Gesetz unseres Gottes. Przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga. Die Vorsteher des Volkes werden hier als die Vorsteher von Sodom bezeichnet. A więc ci przywódcy narodu są tutaj określeni mianem tych książąt sodomskich. Wie kann Gott so etwas tun? Jak może Bóg coś takiego uczynić? Sie hatten das Kennzeichen, dass sie kein Interesse an diesen göttlichen Dingen hatten. To dlatego, że oni to jawnie objawili, że nie są w ogóle zainteresowani rzeczami Bożymi. Das, was Gott in seinem Wort aufgeschrieben hatte, interessierte sie überhaupt nicht mehr. To, co Bóg w swoim słowie zapisał, w ogóle ich już więcej nie interesowało. Und darum muss sagen, ein Ochse kennt seinen Besitzer, ein Esel die Krippe seines Herrn. I to dlatego Bóg musiał tutaj w trzecim wierszu, w pierwszej połowie powiedzieć, wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana. Aber ihr habt keine Erkenntnis und kein Verständnis. Ale wy nie macie rozeznania, ani niczego nie rozumiecie. Gott warnt uns davor, wenn wir uns nicht mit seinem Wort beschäftigen. Bóg tym samym ostrzega nas przed taką sytuacją, jeżeli nie będziemy się zajmowali jego słowem. Gott warnt uns davor, dass es gefährlich ist, wenn wir keine Zeit für ihn investieren. Bóg ostrzega nas przed tym, że to będzie bardzo niebezpieczne dla naszego życia, jeżeli nie będziemy inwestowali swojego czasu dla niego. Natürlich ist der König von Sodom kein Bild von uns. Naturalnie ten król Sodomy nie jest obrazem nas. Aber Jesaja 1 sagt, wir können seine Eigenschaften teilen. Ale właśnie ten pierwszy rozdział Izajasza jawnie nam pokazuje, że my możemy być uczestnikami jego cech. Genauso können wir die Eigenschaften des Königs von Babel teilen. Dokładnie tak samo, jak możemy też być uczestnikami tych cech tego króla Babel.
wenn wir deinem Wort Dinge hinzufügen oder wegnehmen. Jeżeli zaczniemy do jego słowa dodawać jakieś rzeczy lub z jego słowa ujmować jakieś rzeczy. Wir müssen in das Buch Jeremia gehen. I teraz musimy dalej przejść do księgi proroka Jeremiasza. Jeremia 23. Do 23 rozdziału. Vers 14. 14 wiersz. Jeremiasza 23:14. Aber an dem Propheten Jerusalems habe ich Schauderhaftes gesehen. Ehebrechen und Wandel in der Lüge. Und sie stärken die Hände der Übeltäter, damit sie nicht umkehren. Jeder von seiner Bosheit, sie sind mir allesamt wie Sodom geworden. Lecz u proroków Jeruzalemu widziałem zgrozę. Cudzołożą i postępują kłamliwie i utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złości. Toteż wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma. Hier geht es um eine weitere schreckliche Sünde, die heutzutage top aktuell ist. Tutaj chodzi o dalszy przerażający grzech, który i w dzisiejszych czasach jest bardzo aktualny. Man heiratet nicht mehr. Przestają ludzie się pobierać w małżeństwa. Man lebt einfach so zusammen. Żyją tak po prostu ze sobą. Mann mit Frau. Mężczyzna z niewiastą. Mann mit Mann. Mężczyzna z mężczyzną. Frau mit Frau. Kobieta z kobietą. Die Bibel sagt ganz klar, dass das Sünde ist. A Biblia całkowicie jasno potwierdza, że to są wszystko grzechy. Sodom spricht auch von den moralischen Sünden, auch leider im Volk Gottes. Sodoma obrazowo właśnie pokazuje na te moralne grzechy, które niestety również i występują wśród ludu Bożego. Was war das Hauptproblem der Propheten in Jeremia 23? Jaki był to główny problem właśnie dla proroka Jeremiasza opisany w tym 23 rozdziale? Sie haben es geduldet. Oni po prostu na to nie zwracali uwagi. Sie haben das Wort Gottes nicht recht geteilt. I nie rozważali prawidłowo Słowa Bożego. Sie haben die Sünde im Volk nicht verurteilt. I tym samym nie osądzili tego grzechu, jaki wystąpił w tym narodzie. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht in diese Sünde fallen. A my też powinniśmy czuwać, abyśmy i w tego rodzaju grzech nie wpadli. Das dritte Beispiel in Ezekiel 16. Trzeci przykład z księgi Ezechiela, proroka Ezechiela, z 16 rozdziału. Ezekiel 16, Vers 46. 16 rozdział Ezechiela, 46 wiersz. In der Mitte, und deine Schwester, die kleiner ist als du und die an deiner rechten Seite wohnt, ist Sodom mit ihren Töchtern. Ostatnia linijka w większości naszych Biblii, czyli druga połowa 46 wiersza. A młodszą twoją siostrą, która mieszka na południe od ciebie, jest Sodoma ze swoimi córkami. Vers 49. 49 wiersz. Siehe, dies war die Ungerechtigkeit Sodoms deiner Schwester. Stolz, Fülle von Brot, sorglose Ruhe. Aber die Hand des Elenden und des Ärmen stärkte sie nicht, und sie waren hochmütig. 49 wiersz. Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to. Wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój oraz, przepraszam, wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biedniego. Były wyniosłe. Wir finden hier die dritte Form der Sünde von Sodoms. Znajdujemy tutaj opisaną trzecią formę grzechu Sodomy. Stolz. Mianowicie pychę. Hochmut. Wyniosłość. Und dass man sich nicht um den Armen kümmert. I brak zainteresowania biednym człowiekiem. Auch das sind Dinge, die leider auch im Leben von Christen auftreten können. I to również są rzeczy, które niestety mogą wystąpić w życiu ludzi wierzących. Alle drei Propheten stellen spricht Gott zu seinem Volk. Wszystkie te trzy miejsca z ksiąg prorockich to są słowa, jakie Bóg skierował do swojego własnego narodu.
Das heißt, die Stelle in Jesaja, in Jeremia und in Ezekiel wird zu dem Volke Gottes gesprochen. To znaczy te trzy miejsca z Izajasza, z Jeremiasza i z Ezechiela to są słowa Boże skierowane do ludu Bożego Izraela. 1. Könige 14 ist eine top aktuelle Zeit. A więc pierwsza Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, to są sytuacje, które są obecnie najbardziej aktualne również i w dzisiejszych czasach. Dass hier mehrere Könige erwähnt werden, spricht davon. To, że tutaj jest tak dużo o tych królach wzmiankowane, to to oznacza nic innego jak, dass die Gefahren eben aus verschiedenen Richtungen kommen können. Że te niebezpieczeństwa mogą przyjść na nas z różnych kierunków. Und dass es eben nicht so sehr um ein System geht, sondern um mein persönliches Glaubensleben. I że nie tak bardzo chodzi o jakikolwiek system, ale tu bardziej chodzi o nasze osobiste życie wiary. Abraham hatte damit überhaupt nichts zu tun. Abraham w ogóle nie miał z tym nic do czynienia. Er saß unter seiner Terebinte. Czytamy, że on siedział pod swoimi drzewami terebintowymi. Bei Lot war das völlig anders. W przypadku Lota sytuacja wyglądała całkowicie inaczej. Er wurde einfach mitgerissen. On po prostu był uprowadzony. Er war eben zur falschen Zeit am falschen Ort. Bo właśnie zdarzyło się tak, że znalazł się w tym niewłaściwym czasie na niewłaściwym miejscu. Gehen wir mal ganz praktisch zurück in diese Zeit. I przejdźmy teraz całkowicie praktycznie do tych czasów. Da finden gewaltige Schlachten statt. Stwierdzamy, że tam odbywały się wielkie wojny. Da kämpfen irgendwann 5 gegen 4 Könige. Walczyło 5 królów przeciwko 4 królom. Die ganze Gegend wird in Mitleidenschaft gezogen. Cała ta okolica była wciągnięta w tą bardzo smutną sytuację. Vers 5 spricht von den Ebenen und von dem Gebirge. Wiersz 5 mówi o tych równinach i o tych górach okolicznych. Und Abraham? A Abraham? Der sitzt in aller Ruhe unter seiner Terebinte. On siedzi całkowicie spokojnie w otoczeniu swoich drzew terebintowych. Wir haben hier das Geheimnis, wie wir ruhig sein können, innerlich ruhig sein können in schwierigen Zeiten. Tu właśnie znajdujemy tajemnicę, która nam pokazuje, jak my również możemy pozostać całkowicie spokojnymi, gdy wokoło nas są tak trudne czasy. Weißt du, wenn ich meinen Tag mit der Tageszeitung beginne? Wiesz co, gdy będziesz rozpoczynał swój dzień od przeczytania codziennej porannej gazety, und am besten mit dem Katastrophenteil, wo die ganzen Kriege sind, a gdy zaczniesz przyglądać się tym wszystkim katastrofom i wszystkim wojnom, jakie tam są opisane, da muss ich mich nicht wundern, wenn ich den ganzen Tag voller Angst und Unruhe bin. To nie dziw się, że cały twój dzień będzie wypełniony strachem i niepokojem. Wenn ich unter meiner Terebinte sitze, ale jeżeli ty od samego rana zasiądziesz właśnie pod tymi drzewami terebintowymi, und mein Tagesbeginn das Wort Gottes ist, a początkiem mojego dnia to będzie właśnie zagłębianie się w treść Słowa Bożego, dann werde ich auch in Ruhe durch meinen Tag gehen können. To wtedy będę mógł też i w całkowitym spokoju przejść przez niespokojny mój dzień. Das heißt, in Abraham finden wir direkt ein Beispiel, wie wir innere Herzensruhe bekommen können. To znaczy, że w osobie Abrama mamy tutaj przykład, jak my możemy zachować spokój naszego serca. Abraham wohnte unter dieser Terebinte. On mieszkał wśród tych drzew terebintowych. Und die Bibel unterscheidet gut zwischen Zelten und Wohnen. A Biblia bardzo dobrze też i to określenie rozróżnia, co to znaczy zamieszkać, a również też i przebywać w namiotach. Zelten bedeutet immer ein kurzzeitiger Aufenthaltsort. Zamieszkiwać w namiotach, to określenie zawsze w Biblii określa, że przez krótkie okresy czasu ktoś przebywa w jednym miejscu. Darum steht ja auch im Neuen Testament in Johannes 1 wörtlich. I dlatego też i w Nowym Testamencie w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale dosłownie jest napisane. Und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. A słowo stało się ciałem i zamieszkało w namiotach wśród nas. Weil eben der Herr Jesus nur 33 Jahre auf dieser Erde war und dann diese Erde wieder verließ.
A to mianowicie z tego powodu, że Pan Jezus tylko 33 lata przebywał na tej ziemi i później ją opuścił. Aber Johannes 14 sagt, in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ale Ewangelia Jana 14 rozdział pokazuje nam słowa, a w domu Ojca mojego jest wiele mieszkań. Weil wir dort einen bleibenden Aufenthaltsort bekommen werden, den wir nie mehr verlassen. Dlatego, że w tym miejscu my otrzymamy trwałe miejsce zamieszkania, którego nigdy więcej nie opuścimy. Und so wohnte Abraham unter den Terebinten. I tak też oglądamy tego Abrama, który mieszkał pod tymi drzewami terebintowymi. Und Lot wohnte in Sodom. A Lot mieszkał w Sodomie. Er wurde einfach mitgenommen mit seiner Habe. I po prostu został uprowadzony z całym swoim bogactwem. Scheinbar gab es keinen Unterschied zwischen Lot und den Einwohnern von Sodom. I tak to się wydaje, że jakoby nie istniała żadna różnica pomiędzy Lotem a pozostałymi mieszkańcami Sodomy. Natürlich gab es einen. Naturalnie my wiemy, że była jedna. Lot war gerecht, wie es das Neue Testament sagt. Nowy Testament nam to właśnie podaje, że Lot był mężem sprawiedliwym. Aber davon sah man nichts in seinem Leben. Ale niestety to nie było widoczne w jego życiu. Deswegen lachte man ihn ja auch in 1. Mose 19 aus, als er die Menschen vor dem Gericht Gottes warnen wollte. I to dlatego właśnie wyśmiali go mieszkańcy Sodomy, gdy on chciał ludzi tego miasta ostrzec przed sądem Bożym. Also rein äußerlich gab es scheinbar keinen Unterschied zwischen Lot und den restlichen Menschen in Sodom. A więc wydaje się, że na zewnątrz nie było żadnej różnicy pomiędzy Sodomem a pozostałymi mieszkańcami Sodomy. Gott formuliert das im Neuen Testament ähnlich. I Bóg to też sformułował podobnie w Nowym Testamencie. Wenn er zu dem Gläubigen sagt, stehe auf aus den Toten, der du schläfst. I zwraca się do ludzi wierzących, powstań spośród umarłych i nie śpi tam. Ein Christ, der überhaupt kein Zeugnis in dieser Welt ist, ein schlafender Christ. A więc chrześcijanin, który w ogóle nie jest tym w świecie świadectwem, jest chrześcijaninem, który śpi. Unterscheidet sich äußerlich kaum von einem toten namens Christen. Na zewnątrz nie odróżnia się niczym od tego martwego, zewnętrznego chrześcijaństwa, tylko chrześcijaństwa z nazwy. Wenn jemand auf einer Parkbank liegt, wenn jemand auf einer Parkbank liegt, jeżeli ktoś śpi na ławce w parku, kannst du aus 10 Meter unterscheiden, ob er schläft oder ob er tot ist? Czy możesz z odległości 10 metrów stwierdzić, czy on śpi, czy on może nie jest martwy? Natürlich nicht. Naturalnie nie. Und genauso ist es mit einem Christen, der schläft, der kein Zeugnis ist in dieser Welt. I dokładnie tak samo jest też i z chrześcijaninem, który zasnął i w tym świecie nie jest właściwym świadectwem. Und das ist die Folge, warum Lot einfach mitgenommen wird. I następstwem tego jest właśnie to, że Lot po prostu został razem ze wszystkimi pozostałymi mieszkańcami uprowadzony w niewolę. So eine ganz ernste Warnung auch an Jüngere. To jest bardzo poważne napomnienie do was wszystkich, szczególnie młodych. Wissen die Mitschüler in der Schule, dass ich Christ bin? Czy moi koledzy w szkole wiedzą, że ja jestem również też chrześcijaninem? Ist das irgendwie nach außen hin sichtbar? Czy to w jakikolwiek sposób na zewnątrz jest widoczne? Oder gibt es vielleicht in meinem Leben überhaupt keinen sichtbaren Unterschied? Albo może w moim życiu nie ma jakichkolwiek też i widocznych oznak? Wenn nicht, dann wirst du mit den ungläubigen Menschen auf eine Stufe gestellt. Jeżeli nie, to jesteś razem z pozostałymi niewierzącymi ludźmi postawiony na jednym poziomie. Wie hier Lot. Dokładnie tak jak tutaj Lot. Einer konnte entrinnen und kommt zu Abraham. Ale czytaliśmy o tym, że jednemu człowiekowi udało się ujść z tego pochodu tych pojmanych i on doszedł aż do Abrama. Und als Abraham hört, dass Lot weggeführt worden ist, wird er aktiv. Gdy Abraham usłyszał o tym, że został uprowadzony Lot, to on teraz przejawia inicjatywę. Aber hier steht gar nicht der Name Lot in Vers 14. Ale w wierszu 14 w ogóle tutaj nie jest wzmiankowane to imię Lota. Wir haben das gestern schon gesehen, hier wird der Name Bruder benutzt. Tak jak żeśmy też i wczoraj to oglądali, tutaj jest wymienione tylko jego pokrewieństwo, brat albo bratanek. Es drückt aus, dass es wenigstens eine gemeinsame verwandtschaftliche Beziehung noch gab.
To określa, że co najmniej istniało tylko powiązanie rodzinne z nimi. Ich meinte eine geistliche Beziehung. Mam na myśli, że takie duchowe powiązanie istniało jako bracia. Sie waren ja nicht leibliche Brüder. Oni oczywiście nie byli cielesnymi braćmi. Aber sie hatten beide eben doch eine Beziehung zu Gott. Ale jednak oni obydwoje mieli powiązanie z Bogiem. Wenn auch Lot kein Glaubensmann gewesen ist. Nawet jeżeli wiemy, że Lot nie był mężem wiary. Und so heißt es eben hier, als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt worden war, ließ er seine Geübten, seine Hausgeborenen ausrücken. I czytamy w tym 14 rozdziale, 14 wierszu, a gdy Abram usłyszał, że brata jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi, urodzonych w jego domu i ruszył w pościg za nimi. Das erste Kennzeichen war, es waren Geübte. Pierwszą cechą charakterystyczną dla tych ludzi to byli po prostu wyćwiczeni, u nas jest słowo wypróbowani. Wir haben diesen Ausdruck noch einmal im Hohelied. Takie wyrażenie znajdujemy też i w tej Księdze Pieśni nad Pieśniami. In Bezug auf Salomo in Kapitel 3 Vers 7. W powiązaniu z Salomonem, trzeci rozdział, siódmy wiersz. Siehe da Salomos eigenes Tragbett. 60 Helden rings um es her von den Helden Israels. Sie alle führen das Schwert, sind geübt im Kampf. Trzeci rozdział, siódmy wiersz. To jest lektyka, jakby Salomonowa, około niej 60 bohaterów spośród bohaterów Izraela, wszyscy zbrojni w miecze, zaprawieni w boju, albo wypróbowani, albo wyćwiczeni. Abraham hatte seine geübten. Tak też i Abraham miał swoich właśnie wyćwiczonych. Salomo hatte seine geübten. Również i Salomon miał swoich wyćwiczonych. Es waren Helden, es waren solche, die mit dem Schwert umgehen konnten. Byli to bohaterowie, którzy potrafili obchodzić się ze swoim mieczem. Die geistliche Bedeutung ist nicht schwer zu verstehen. Duchowe znaczenie tego wiersza nie jest trudne do wyjaśnienia. Unser Kampf ist natürlich nicht gegen Fleisch und Blut. Jak wiemy, nasza walka nie jest przeciwko ciału i krwi. Unser Schwert ist das Wort Gottes. Naszym mieczem jest Słowo Boże. Und geübte sind solche, die mit dem Wort Gottes umgehen können. A wyćwiczeni to tacy, którzy potrafią się tym Słowem posługiwać. Es sind solche, die sich in dem Wort Gottes auskennen. A więc to są ludzie, którzy znają się na Słowie Bożym. Wir merken, ohne das Wort Gottes geht es nicht. I tak też możemy to rzeczywiście zauważyć, że nie da się bez Słowa Bożego. Gerade in dem Leben Abrahams sprechen viele Dinge vom Wort Gottes. Tak, właśnie w tym życiu Abrama wiele rzeczy tutaj wskazuje na to Słowo Boże. Jeszcze raz to powtarzam, jeżeli to Słowo nie będzie moim stałym pokarmem, kann ich in dieser Welt nicht bestehen. To ja nie będę mógł ostać się w tym świecie. Und wenn ich nicht ein Geübter bin, der sich auskennt im Wort Gottes, a jeżeli nie będę wyćwiczony, który dobrze zna Słowo Boże, dann hilft mir das Wort Gottes auch nicht viel. To i mi niewiele będzie to Słowo pomagało. Ich habe mal in Israel eine Schule besucht, in Klasse 9. In Israel habe ich mal eine Schulklasse besucht, Klasse 9. Ja w Izraelu odwiedziłem jedną klasę, dziewiątą klasę. Da habe ich mit ein paar von diesen jüdischen Schülern gesprochen. Rozmawiałem z niektórymi z tych uczniów w tej dziewiątej klasie. Und sie sagten mir alle, i oni wszyscy mi powiedzieli, dass sie am Ende von Klasse 9 ungefähr die Hälfte der Tora auswendig können. I powiedzieli mi, że oni po zakończeniu dziewiątej klasy mniej więcej połowę treści Tory, czyli pięciu księgu Mojżeszowego, znają na pamięć. Die Tora, das sind die fünf Bücher Mose. Tora to pięć ksiąg Mojżeszowych. In meiner Bibel sind es ungefähr 240 Seiten. W mojej Biblii to jest mniej więcej 240 stron. Die Hälfte sind 120 Bibelseiten. A połowa, nie trudno policzyć, to jest 120 stron biblijnych. Die Frage ist, was kennen wir vom Wort Gottes? I może postawimy pytanie, ile my znamy na pamięć ze Słowa Bożego? Ich kenne das von meinem Sohn. Ja mogę powiedzieć na przykładzie mojego syna. Wenn er mal einen Vers lernen darf von Sonntag auf Sonntag, wird erstmal gestöhnt.
Jeżeli miał nauczyć się jeden wierszyk tylko z niedzieli na niedzielę, to pierwszą jego reakcją było stękanie. Was ist ein Vers jeden Sonntag im Vergleich zu 120 Bibelseiten? Co to jest jeden wiersz w każdą niedzielę się nauczyć w porównaniu ze 120 stronami biblijnymi? Ja, wir können so viele unnötige Sachen auswendig lernen. A my przecież w życiu potrafimy nauczyć się tak dużo niepotrzebnych rzeczy. Warum sind wir nicht einfach mal geübte im Wort Gottes? A dlaczego po prostu nie jesteśmy wyćwiczeni, zaznajomieni ze Słowem Bożym? Dass dieses Buch wirklich mein persönliches Buch ist. Aby ta księga stała się rzeczywiście moją osobistą księgą. Es waren Hausgeborene. Dalej czytamy, że to byli żołnierze urodzeni w jego domu. Das spricht eben auch bildhaft gesprochen, dass sie dort neues Leben besaßen. To obrazowo na to wskazuje, że oni posiadali nowe życie. Das ist natürlich die Grundlage. I też w naszym życiu to rzeczywiście jest podstawą. Ich brauche zuerst eine echte Beziehung zu Gott. Bo najpierw potrzebne jest prawdziwe związanie się z Bogiem. Ich brauche einen Moment, wo ich in meiner Sündenschuld zu Gott gekommen bin in meinem Leben. Musi wystąpić w moim życiu taki moment, w którym ja moje grzechy wyznałem szczerze Bogu. Und ich hoffe, dass das jeder hier getan hat in diesem Raum. I mam nadzieję, że każdy, który w tej sali dzisiaj się znajduje, to właśnie coś takiego kiedyś w swoim życiu uczynił. Aber dann muss ich auch ein geübter werden. Ale potem musimy również też i być wyćwiczonymi. Abraham jagt ihm nach und bringt die ganze Habe, Lot und seine Frauen wieder zurück. Jak czytaliśmy, Abraham gonił ich i mógł przyprowadzić cały ten dobytek razem z ludźmi z powrotem w ich własne miejsce. Und jetzt kommt der gefährlichste Moment. I teraz właśnie następuje ten najbardziej niebezpieczny moment. Jetzt habe ich nämlich für Gott einen Sieg errungen. Bo właśnie dopiero co dla Boga zostało osiągnięte zwycięstwo. Und wenn ich einen Sieg errungen habe, ist die Gefahr sehr groß, dass ich mir selbst auf die Schulter klopfe. I gdy ja też osiągnę dla Boga jakieś zwycięstwo, to jest wielkie niebezpieczeństwo dla mnie, że ja teraz dumnie poklepię samego siebie po plecach. Und die Gefahr, die besteht nicht nur bei Abraham. I to niebezpieczeństwo było też i nie tylko dla Abrahama. Die Gefahr bestand nicht nur bei den Jüngern damals beim Herrn Jesus. To niebezpieczeństwo nie tylko istniało dla uczniów, którzy byli zgromadzeni wokoło Pana Jezusa. Denn so kamen sie einmal zu ihm. Bo jak wiemy, oni kiedyś przyszli do niego. Als sie ihm sagten, was wir alles getan haben. Wtedy, gdy oni mu opowiadali, ile to rzeczy oni dokonali. Was sagt der Herr zu ihnen? To co Pan wtedy powiedział do nich? Geh mal an einen öden Ort und ruh mal ein bisschen aus. Idźcie na odludne miejsce i odpocznijcie trochę. Komm mal zur Ruhe. Tam się uspokójcie. Und dann wirst du lernen, dass du aus eigener Kraft gar nichts kannst. I tam będziesz mógł się nauczyć, że z twojej własnej siły ty nie jesteś w stanie niczego dokonać. Und bei uns ist die Gefahr genauso groß. I w naszym przypadku to niebezpieczeństwo jest dokładnie tak samo wielkie. Und der Teufel versucht natürlich gerade dann uns zu attackieren. I właśnie w tym momencie diabeł bardzo się stara, aby nas zaatakować. So ist das hier in Vers 17. I tak ta sytuacja wyglądała tutaj w tym wierszu 17. Abraham war zurückgekehrt. Abraham wrócił z powrotem. Er hatte die Könige geschlagen. On pobił tych wszystkich królów. Und wer zog ihm entgegen? I kto wychodzi mu naprzeciw? Der König von Sodom. Król Sodomy. Der war eigentlich schon längst besiegt. Przecież ten król już dawno był zwyciężonym. Der hat ja vorher die Schlacht verloren gehabt. Przecież on tą bitwę już poprzednio przegrał. Aber hier kommt er wieder. Ale nagle się znowu pojawia i wychodzi tu naprzeciw. Und da sehen wir, was er für ein Bild vom Teufel ist. I znowu tutaj możemy zobaczyć dobitnie, jakim on jest obrazem właśnie diabła. Auch der Teufel ist ein besiegter Feind. Również i diabeł jest tym zwyciężonym nieprzyjacielem. Er ist eigentlich der Verlierer von Golgatha. Przecież on jest tym, który jest zwyciężony tam w tej walce na Golgocie. Aber er spielt sich auf wie der Sieger. Ale tutaj on z siebie samego stawia, jak to by on był zwycięzcą. Genauso wie der König von Sodom. Dokładnie tak samo jak i ten król Sodomy. Aber jetzt sehen wir, dass Gott auch da ist. Ale możemy też zauważyć, że i też Bóg tu jest obecny. Und Gott schickt jetzt vor der Begegnung mit dem König von Sodom den König von Salem.
I Bóg właśnie posyła Abramowi przed spotkaniem z tym królem Sodomy tego króla Salemu. Ich möchte ihn jetzt überspringen und in der nächsten Stunde behandeln. Ja nie chcę to teraz przeskakiwać, o tym będziemy mówili w następnej godzinie. Und darum gehen wir direkt zu dem König von Sodom in Vers 21. I dlatego przejdźmy od razu do opisu tego króla Sodomy w wierszu 21. Und jetzt verstehen wir noch mehr, dass er ein Bild vom Teufel ist. Jeszcze raz dobitnie możemy to zrozumieć, że rzeczywiście on jest obrazem diabła. Erstens sehr listig. Po pierwsze jest bardzo chytry. Zweitens ist er ein Mörder. Po drugie, on jest mordercą. Was sagt er? Co on tutaj powiedział? Gib mir die Seelen, die Habe ist für dich. Daj mi duszę, czyli ludzi, jak u nas jest napisane, a zabierz sobie ten cały dobytek. Das ist die List, alles ist für dich. To jest właśnie ta chytrość diabelska, wszystko jest dla ciebie. Aber ist der Mörder von Anfang? Ale jak wiemy, on jest mordercą od samego początku. Gib mir die Seelen. Daj mi duszę. Ist das nicht, was der Teufel heute auch fordert? Czy to nie właśnie tego samego żąda dzisiaj diabeł? Was der Teufel vom Prinzip her macht, wenn er Menschen hindert, zu Gott zu kommen? Co właściwie z zasady diabeł czyni? To, żeby przeszkodzić ludziom, aby mogli przyjść do Boga. Er nimmt diesen Menschen das ewige Leben, das sie nicht bekommen können. On zabiera ludziom to wieczne życie, aby nie mogli go otrzymać od Boga. Er sorgt dafür, dass sie ewig verloren sind, ewig getrennt von Gott. On właśnie o to się stara, aby ludzie byli na wieki zgubionymi i na wieki oddalonymi od Boga. Ist das nicht das gleiche wie im Garten Eden? Dokładnie tak samo, jak to było też i w ogrodzie Eden. Die List hat Gott wirklich gesagt. I tu oglądamy właśnie tą jego chytrość w tych słowach. Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Aber eben mit dem Ziel, Leben zu nehmen. A celem jego jest właśnie zabrać życie. Adam und Eva fielen in Sünde. Adam i Ewa właśnie wpadli w grzech. Der Tod war in der Welt. I śmierć wkroczyła na świat. Deswegen nennt Gott ihn den Mörder von Anfang. To dlatego właśnie Bóg nazywa go mordercą od początku. Und wir sehen es hier bei dem König von Sodom, dass er dieses Bild widerspiegelt. I tu znowu oglądamy właśnie w tym obrazie tego króla Sodomy, jak właśnie odzwierciedla całą istotę szatana. Das erste Buch Mose ist eben das Buch der Anfänge. Bo właśnie pierwsza księga Mojżeszowa to jest nazywana księgą początków. Und so lernen wir eigentlich von allen wichtigen Personen der Weltgeschichte hier ihren Anfang kennen. I tak właśnie na podstawie tych wszystkich ważnych osób z historii całego świata możemy zauważyć, jakie były początki i uczyć się tego wszystkiego. Wir lernen auch in 1. Mose 3 übrigens, dass mit dem Sündenfall nicht alles aus ist. My również i dowiadujemy się w 1. Mojżeszowej w 3. rozdziale, że w momencie popełnienia grzechu nie skończyło się wszystko. Dass wir dort drei Lichtblicke haben. Że tam w tym rozdziale mamy trzy punkty czy trzy kierunki spojrzenia. Der erste Lichtblick ist, dass es ein Opfer geben wird, dass der Schlange den Kopf zerschlagen, zermalmen wird. Pierwszym tym punktem spojrzenia czy kierunkiem spojrzenia to było to, że kiedyś będzie taki ktoś, kto zwycięży tego diabła i zetrze mu głowę. Dass dieses Opfer ein Mensch sein wird. Że będzie taka ofiara i tą ofiarą będzie człowiek. Und dass er dafür leiden muss, denn seine Ferse wird zermalmt werden. A to, że on będzie również cierpiał, to jest opisane w słowach, a ty ukąsisz go w piętę. Das zweite, eigentlich das dritte in der Reihenfolge ist, dass Gott sich dieses Opfer aussuchen wird. Drugą rzeczą, ale w zasadzie trzecią w kolejności, to jest to, że Bóg sobie upatrzy tą ofiarę. Das heißt, nicht der Mensch wird dieses Opfer bestimmen, sondern Gott. To oznacza, że to nie człowiek sobie postanowi tą ofiarę, tylko Bóg. Und es gibt nur zwei Stellen im Alten Testament, die das betonen. I tylko są dwa miejsca ze Starego Testamentu, które właśnie to podkreślają. Nämlich 1. Mose 3, Gott machte ihnen Kleider aus Fell. Mianowicie to miejsce z 1. Mojżeszowej, z 3. rozdziału, że Bóg uczynił im odzienie ze skóry. Das heißt, Gott suchte dieses Tier aus. To znaczy, że Bóg musiał wyszukać sobie to odpowiednie zwierzę. Das hast du nie bei den Opfern. Menschen suchten sie aus einer bestimmten Tiergruppe.
I to nigdy później się nie działo, bo później jest napisane, że ludzie mają wyszukać odpowiednie zwierzę z odpowiedniej grupy zwierząt na ofiarę. Und du hast das noch einmal bei Abraham. I jeszcze raz to oglądamy tutaj w przypadku Abrahama. In 1. Mose 22. W 1. Mojżeszowej, 22. rozdziale. Wenn Abraham sagt, gdy Abraham powiedział, Gott wird sich ersehen das Opfer. Że Bóg sobie upatrzy tą ofiarę. Und wir haben den zweiten Lichtblick dort in 1. Mose 3. I drugie teraz spojrzenie, czy drugi kierunek spojrzenia w tej pierwszej Mojżeszowej w trzecim rozdziale to taki. Zwischen diesen beiden Opferhinweisen. Wskazujący na te dwie ofiary. Der da nennt Adam seine Frau plötzlich Eva. Tam jest napisane, że nagle Adam nazwał swoją małżonkę Ewa. Das macht er nicht vorher. Wcześniej nie czytamy, aby tak to czynił. Scheinbar, wo keine Hoffnung mehr da ist. I w tym momencie, gdy wydawało się, że nie ma już żadnej nadziei dla nich, nachdem der Mörder von Anfang tätig geworden ist, po tym fakcie, gdy ten morderca od samego początku był czynny, da nennt er seine Frau Mutter der Lebenden. To on nazywa swoją żonę matką wszystkich żyjących. Und hier tritt er wieder auf als der Mörder von Anfang. Gib mir die Seelen. Tak tłumaczy się jej imię. I tutaj też występuje w tym 21 wierszu 14 rozdziału jako ten morderca wszystkich ludzi, mówiąc, daj mi duszę. Abraham kann ihm widerstehen. I Abraham mógł mu się tutaj obronić, czy ostać przed nim. Nichts will ich von dir haben. I powiedział, nie chcę od ciebie niczego. Bloß nicht, dass du nachher erzählen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Abyś ty czasem nie mógł kiedykolwiek później powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrama. Einige Männer sind mit mir gezogen, ihnen magst du ihre Unkosten erstatten. Kilku mężów poszło ze mną na tą bitwę, to tym mężom wynagródź ten ich trud i ich koszty. Aber ich will nichts von dir. Ale ja nie chcę niczego od ciebie. Und die Seelen hat er ihm auch nicht gegeben. I też te dusze nie zostały jemu oddane. Ganz wichtiger Punkt. To jest bardzo ważny punkt. Wieso konnte Abraham das? Dlaczego Abraham tak mógł zrobić? Weil er vorher die Begegnung mit Melchisedek hatte. Dlatego, że wcześniej miał właśnie spotkanie z Melchisedekiem. Mit diesem König, der eben auch von Leben spricht. Spotkanie z tym królem, który też obrazowo wskazuje na życie. Aber da wollen wir in der nächsten Stunde drüber sprechen. Ale o tym będziemy mówili w następnej godzinie. Aber man sieht, dass Gott seinen Knecht hier nicht im Stich gelassen hat. Ale możemy tutaj zobaczyć, że Bóg nie zostawił swojego sługę bez swojej pomocy. Gott sah die Gefahr, bo Bóg widział te zbliżające się niebezpieczeństwo. Gott hat Abraham eine Hilfe geschickt. I Bóg posłał Abrahamowi swoją pomoc. Die Verantwortung von Abraham war, diese Hilfe anzunehmen. I to teraz leżało po stronie odpowiedzialności Abrahama, czy przyjmie tą pomoc. Und er hat es getan. Ale on tak uczynił. Lernen wir davon. Uczmy się z tego od niego.